To naprawdę ludzie żyją w różnych światach. Killing a person ain't no big deal. Just put the gun to their head. To znowu ja, Aglarion, a to znowu Silent Hill. Wyszliśmy właśnie ze szpitala. Wyszedłem. Boże, ta maniera mówienia o sobie w liczbie mnogiej, jaką mają youtuberzy, niestety mi się udzieliła, jak zapewne słyszycie. W każdym razie, wyszedłem ze szpitala. Teraz będę zdążał do zaznaczonych na mapie miejsc, aby móc dalej oczywiście nic nie widzę. Pielęgniarę widziałem. Ostatni odcinek skończył się wieloma zgonami Marii. Ale w końcu udało nam się przejść ten moment z piramidowym. Maria nie żyje. Musiała umrzeć 50 raz w cutscenie, aby było to, jeśli tak można nazwać, legalne. Będzie okazja przetestować ampułkę za chwilę. Albo przetestuję ją już. Widzicie? Nie ma przejścia teraz tędy. Choć stąd przyszliśmy, jak zapewne większość was pamięta. A co jest teraz Hidden Knight? Czy mogę tu wejść? Wcześniej działał, teraz nie działa. To takie typowe dla Silent Hill. Albo jeszcze nie będę używał. Wydaje mi się, że mam jeszcze dość zdrowia. Śmysł od minionego szpitala. Ostatnio opowiadałem wam również o Newtonie. O tym, jak to... Gdzie ona jest? Zobaczyć, jak się zadaje te ciosy z boku, bo są efektywniejsze. A dobra, szanić to nie jest element walki z ich, że no naprawdę nieistotny, ale chciałoby się zabić wszystkich cholerne pielęgniarki, prawda? Co to?
niespodzianka. O, użyjemy apteczkę zamiast... Zużyję apteczkę zamiast... Ampułki. Ale to jest miłe. Ja to, że dałem się trafić, to był wyjątkowo żałosne w tym wypadku. Niewiele na razie mówię, niewiele jest na razie tego aspektu merytorycznego, który wydaje mi się powinien być tutaj najważniejszy w tej serii, ale dlatego, że... O, ile amunicji. Zapowiadałem wam o tym, że będzie w tym odcinku, może nie w tym odcinku, coś o tym, jak zarazem czas i przestrzeń. Na razie zabija się jej przyjemnie, prawda? Dlatego nie musi się skoncentrować na... A gdzie jestem? Trudny, one szłyby na więcej, ale jest ta magiczna opcja do deptania nogą. Więc wiecie, w Silent Hill 2 noga jest bardziej zabójcza od strzelby. Nie widzę jej. Wiem, że wy pewnie widzieliście, no ale u mnie tutaj zupełne ciemności. Ja gram tutaj raczej na słuch. Na tej podstawie rozpoznaję, gdzie też, co też być może. Hmm.
O, ile tej amunicji, no poproszę. A taka była męka, gdybym miał to wszystko w apartamentach, wyobraźcie sobie. Aż zbyt przyjemnie się teraz zbiera to wszystko. W sensie, wiecie, troszeczkę zmieniło się to, przynajmniej tymczasowo, z Silent Hilla w takiego, no, nie nazwę to CS-em, bo nie ma tej dynamiki, ale... Może nie jest to jeszcze gra akcji, ale wiecie, jak już jest trochę tej amunicji, pojawia się spokój. To jest jakaś dziwna istota. Ja jej nie widzę. Wy być może tak. Dla mnie ta istota jest niewidoczna. Chyba... Mogę wyjść stąd? Czy nie? Ciekawy jestem, co jest w Nelly's Bar, tam gdzie niegdyś była dziura, jak pamiętacie, której miało już nie być. Nie pamiętam, szczerze mówiąc, jak to jest dokładnie z Nelly's Bar po odmianie. Momentami w tych ciemnościach widzę lepiej niż w mgle. Czy tak na blisko. Bo czasami w mgle trudno było odróżnić z powodu tej dodanej jeszcze ziarnistości różnego rodzaju przedmioty. Popatrzcie, jeszcze więcej. Co to było? Aj, nie przyładowałem, nie. Taki dziad mi dowalił, bo nie przyładowałem, zapomniałem przyładować wcześniej, no ale... No, jest tutaj tyle wszystkiego, że... Czy, żeby tylko nie było tak, że wiecie, że poczułem, że teraz jest tyle wszystkiego i będę marnował jak głupi. A później okaże się, że... Była to decyzja błędna. Czy nie wiem, czy można marnotrawstwo nazwać decyzją, ale... Teraz będziemy w parze Nelly. Patrzcie, światło na to. Panuje ciemność. Niegdyś tu była dziura, później nie było. A co jest teraz? Puste półki. Wszystko zmienione jakby. Jeśli naprawdę chcesz zobaczyć Mary, powinieneś po prostu umrzeć. Ale mógłbyś trafić do innego miejsca niż Mary, James. Znacząca wiadomość, prawda? Do tego miejsca powinienem dotrzeć. Gdzie zacznij? A masz. A
też. Dobra, przyspieszmy. Albo może jesteś głupcem, prawda? Często przeraża ludzi. Część tej otchłani jest w budynku starego muzeum. Klucz do muzeum jest w parku, przy stopach modlącej się kobiety zagrzebane w ziemi, w środku pudełka. By go otworzyć, potrzebuje klucza francuskiego. Mój pacjent zakopał go tam. Nie wiedziałem o tym ani, w związku z tym nie uczyniłem. Zdawało mi to kupo, trzymanie takiej rzeczy nie opłacało mnie. Nie poszukiwałem prawdy, poszukiwałem wewnętrznego spokoju. To jest ważne. Nie poszukiwałem prawdy, poszukiwałem wewnętrznego spokoju. Widziałem również tamtą rzecz. Próbowałem siebie ocalić, lecz muzeum było dokładnie zapieczętowane. Teraz nikt nie odważa się przekroczyć progów tego miejsca. Jeżeli wciąż nie chcesz się zatrzymać, modlę się do Pana o litość dla Twojej wiecznej duszy. Teraz przydałoby się przejść w kierunku parku. Za daleko. Ale! Przyspieszam trochę, bo nie ma co ich wszystkich zabijać. Jak brzmiała to ostatnia notatka, bo coś przywiodła mi coś na myśl. Louis piwniczka na zanim zabrałem kur. Właśnie, wewnętrzny spokój. Już musiałem znaleźć swoje myśli, bo pamiętałem, że chciałem wam coś powiedzieć. Coś, co nasuł mi ten list. O koncepcjach prawdy, co już było niegdyś mówione. Mieliśmy wspomniane coś o poszukiwaniu prawdy. Standardowo większość ludzi wyznaje coś, co jest zbliżone do tak zwanej korespondencyjnej definicji prawdy. Czyli istnieje pewna rzeczywistość, istnieje pewien osąd do tej rzeczywistości. Ten osąd może być prawdziwy lub nie. I w ten sposób również powstaje wiedza o rzeczywistości, tak? Rzeczywistość jest absolutna, nieobiektywna, bo obiektywne jest wszystko. Rzeczywistość jest w takim myśleniu absolutna. No i ta rzeczywistość
prostu sobie poznajemy. W zależności od tego, czy... No nie będę tak marnował tych ochoczo tych naboi. Bo jednak trochę przesadzam z tym marnotrawstwem. Drzwi, które obudzą się w ciemnościach, otwierając drogę do koszmaru. No więc nie ma co, chodzi. Pamiętamy Cut Street. Nie ma co tych uważnie eksplorować. W każdym razie to jest standardowe spojrzenie na prawdę. Mamy... Mamy pewną gotową rzeczywistość, którą oglądamy sobie i o której zdobywamy wiedzę. No ale taka koncepcja, to już poniekąd wspominałem wam wcześniej, wielu rzeczy nie tłumaczy. Nie tłumaczy, czym właściwie jest fałsz. Poza tym, że złą oceną rzeczywistości. No i jest też regresywna, bo nie jesteśmy w stanie znaleźć ostatecznego... Ponieważ nie jesteśmy w stanie oceniać inaczej przez, niż przez konkretnych perspektyw. Nie mamy takiego absolutnego boskiego oglądu. To również nie jesteśmy tak naprawdę w stanie ostatecznie rozstrzygnąć o tym, co jest prawdą. Jeżeli przyjmiemy nawet, że jest to może nieprawdziwa, bo absurdalnie mówić o koncepcji prawdy, że jest prawdziwa, ale jest to właściwa koncepcja. Modląca się kobieta była, no właśnie, gdzieś tam. Przypomina mi się ten fragment, ona jest aniołem. W każdym razie. Mamy taką problematyczną koncepcję prawdy, aczkolwiek bardzo użyteczną, jeżeli nie będziemy tutaj właśnie... starali się znaleźć zbytniej, nazwijmy to, ścisłości. Jeżeli nie będziemy oczekiwali zbytniej koherencji, czyli tego, że mając taką koncepcję prawdy, mamy, jakby to powiedzieć, jakiś uniwersalny weryfikator, osiągalny weryfikator, inny niż Bóg, bo jedyne takiej koncepcji prawdy, jedynym pewnym weryfikatorem byłby absolutny Bóg, posiadający apercepcję, oglądający samego siebie. Innymi słowy. Ofiara kary. Nie żyła z mój chleb. Jezus grzebie jak pies. Znaczy James, nie Jezus, precyzując. Klucz francuski. To jest klucz od muzeum, tak? No to chodźmy do muzeum.
każdym razie, jak widzicie, po pierwsze, żeby móc, jeszcze taka uwaga, żeby móc powiedzieć prawdę o jednej rzeczy, żeby zdobyć, posiąść wiedzę o pewnej rzeczy, musielibyśmy poznać całą rzeczywistość, jeżeli dobrze się zastanowicie, biorąc pod uwagę to, że wszystko, co istnieje, jest ze sobą powiązane. No ale ta koncepcja jest użyteczna, jeżeli nie będziemy tutaj purystami, jeżeli nie będziemy chcieli... Jeżeli przyjmiemy pewną rzeczywistość, przyjmiemy pewne założenia, ta koncepcja jest bardzo dobra do tego, aby budować dalej dobrze funkcjonujące społeczeństwo. Mamy pewne normy moralne, mamy pewien, mniej więcej mamy pewien ogląd na to, jak wygląda rzeczywistość jako taka. Nie jest tak, że każdy żyje zamknięty w swoim świecie, jak tutaj w Silent Hill momentami. I w takiej klasycznych koncepcjach prawdy, klasycznej koncepcjach wiedzy wszystko jest mniej więcej jasne. Nie jest to filozoficznie... Jest to filozoficznie problematyczne, tak jak zaznaczyłem. Ale... O, coś... Zmiana kamery, ciekawie. Hotel Lakeview. Ale ponieważ większość ludzi, i na tym należy myśleć, tutaj wchodzi aspekt praktyczny, nie zastanawia się nad tym, tylko intuicyjnie czuje, co jest rzeczywistością, i dla większości ludzi ogląd rzeczywistości jest podobny. Nawet jeżeli na przykład wśród elit ogląd rzeczywistości jest skrajnie różny od, nie wiem, oglądu rzeczywistości mas, no to jednak mamy pewne podobieństwo, tak? I mniej więcej, opierając się na tym, dodając do tego pewne normy moralne, religię, kulturę, jesteśmy w stanie stworzyć szereg praw, których ocenianie możemy w pewien obiektywny sposób oceniać, tak? Obiektywny to znaczy, że mamy ten system tych norm, mamy te aksjomaty, mamy mniej więcej zgodność do tego, co jest rzeczywiste, co jest nierzeczywiste. Zamykamy ludzi w szpitalach psychiatrycznych z tego powodu, na przykład. Albo uznajemy ich za świętych. No i to społeczeństwo działa. No ale pojawia się pytanie, co robić z naszymi doświadczeniami granicznymi? Co, kiedy pojawia się właściwy niepokój? Bo jeżeli przyjęlibyśmy, że James ma w miarę poprawny ogląd rzeczywistości, to nie ma tutaj problemu. No ale co robić w sytuacjach, kiedy... Kiedy klasyczna koncepcja prawdy zawodzi, kiedy chcemy poznać skrajności, kiedy chcemy poznać podstawy, grunt tak zwany. No i wtedy nie mamy koncepcji tego, co jest prawdziwe. Możemy raczej mówić o tym, co jest w ogóle. Czyli poznanie zaczyna zmieniać charakter, jeżeli wykracza poza... znaczy, ogólnie powiem wam, że koncepcja, o której teraz mówię, znaczy pogląd naprawdę jako aleteję, bo o tym chcę mówić, nieskrytość, jak to pisał Heidegger. Wiadomo, że James przez tamto nie przeskoczy, to jest niemożliwe. A co byś chciał, gdybym użył na tym? Ale absurdalna myśl, nie? Więc... Ale tej na ogół nie korzystamy, bo wydaje nam się konceptem, który nic poznawczo nie wnosi, tak? Znaczy inaczej,
Jest on wykorzystywany przez... Po części jest on wykorzystywany przez wybitnych naukowców, chociaż tam też koherencyjne. Różnego rodzaju, czy można to nazwać definicjami. Koherencyjny. Koherencyjne spojrzenie. Czy też jakieś szybkie, pragmatyczne definicje, gdzie nie potrzebujemy takiego mocnego weryfikatora działają. To jest sposób bałaganiarski, więc wiem, że można się do tego przyczepić. Mglisty dzień pozostałości po orzeczeniu sądu. I ci ludzie w tych klatkach powieszeni. Wtedy zbudowana koło spojrzenia na wielką zarazę, która przybyła wraz z napływem migrantów. Oryginalnie była tylko chałupa, z czasem była rozbudowywana. Zejście w dół. No właśnie. Mamy problem, jest wiadomym, że klasyczne definicje, które wymagają, klasyczne spojrzenie na wiedzę wymagające wielu założeń, wymagające uznania jakiegoś aspektu intersubiektywnego, pewnej zgody co do tego, jaką jest ta rzeczywistość, to nie jest, wiecie, zgoda w drodze referendum, to jest coś, co każdy z nas, będąc człowiekiem, powiedzmy, czuje, mniej więcej odczuwa właśnie tę rzeczywistość w tych określonych wymiarach, w tej określonej geometrii. To wszystko jest w porządku. Ale co z doświadczeniami... Patrzcie, idziemy w mrok, w ciemność, w dół. Ale co z doświadczeniami... które się w ten schemat... Czyli to ciągłe schodzenie... ten schemat nie wpisują. Nasza ogólnoludzka rzeczywistość, gdzie mamy tę naszą... gdzie dobrze działa to nasze społeczeństwo, gdzie dobrze funkcjonuje... klasyczna definicja... długo biegam w dół... Sytuacja prawdy nie jest problematyczna. Nie odczuwamy... To nie jest to miejsce, gdzie możemy odczuwać niepokój. To nie jest to miejsce, tak jak już powiedziane zostało, gdzie możemy odczuwać... że numer wzięła C221. Jesteśmy w więzieniu. Jesteśmy w dziwnym miejscu. O nie, będzie karalu. Nie znoszę karaluchów. Obóz jeniecki. Nabicie na pal. Ulubiona metoda Drakuli i Jaremy.
Są Drakule w ladem. Tutaj jest dziura. Już bez cienia wątpliwości. Skaczemy w ciemność. Wyobrażacie sobie to? Nie mógłby tego przeżyć. No, ja pamiętam mniej więcej o co tu chodzi, więc... Może nie... To za marnotrawstwo. Ale cios! Wyobrażacie sobie, mur odpada. Uderzacie metalową rurką i to taki mur za murem i mur tak odpada. No, jasne. Aż wyjątkowo głupio tracę tutaj zdrowie. Stąd przyszedłem? Kolejny skok. A co wcześniej? Cholera. Aż to było cudne. Świetne doświadczenie. Więc dla takich sytuacji skrajnych znajduje to zastosowanie ta Aletheia. Czym jest Aletheia? Wydaje mi się, że niepokojem.
Jak mówiliśmy wcześniej o to kierowanie się w nieznane, to aleja to jest właśnie, ale teja to jest właśnie ta nieskrytość. To jest to, co... Drzwi są zamknięte. Schodźmy w ciemność. Ale Teja właśnie przypomina, inaczej, ale Teja, normalnie to nie usłyszycie, ale Teja będzie właśnie takim ciągłym spoglądaniem w mrok i rozjaśnianiem go, zagarnianiem go do światła. Czy stanie się, czy daje się intersubiektywizować taką rzeczywistość? Czy można odkrywać te szersze przestrzenie dla ludzi? Na ogół nie, ale te naprawdę ludzie żyją w różnych światach. Killing a person ain't no big deal. Just put the gun to their head. You killed him? But it wasn't my fault. He made me do it. Calm down, Eddie. Tell me what happened. That guy, he had it coming. I didn't do anything. He just came after me. Besides, he was making fun of me with his eyes, like that other one. Just for that, you killed him? What do you mean, just for that? Eddie, you can't just kill someone because of the way they looked at you. Oh yeah? Why not? Till now, I always let people walk all over me. Just like that stupid dog. He had it coming too. Eddie. I was just joking, James. Niepokojący grubasek, prawda? He was dead when I got here, honest. Anyway, I gotta run. You're going out there alone? Yeah. Eddie! Żarłoczna świnia. Jak bardzo pasuje tutaj do kogoś. W każdym razie, kończąc ten wątek, możemy wyobrazić sobie, że te naprawdę, jak się zastanowicie, to jako ludzie rzeczywiście żyjemy w zbliżonym świecie, w zbliżonej rzeczywistości, gdzie dobrze sprowadza się, a szczególnie dla, jeżeli mamy jeszcze społeczeństwo jakieś w danym państwie, gdzie dobrze sprawdzają się te korespondencyjne definicje, ale kiedy przychodzi do odkrywania czegoś, to sprawdza się jedynie aleteja. Jakbyśmy budowali coś z ciemności. Przypomina mi się taki tolkienowski wątek. Nie tylko tolkienowski, tworzenia z pustki. Tworzenie z pustki nie jest tworzeniem literalnie z pustki, jest jakby przekraczaniem siebie samego, projektowaniem w ten jakiś mrok. Ale Teja to jest właśnie nieskrytość. Pamiętacie pewnie rzekę Letę, rzekę zapomnienia, czy też niezapominawczość. To jest ciągłe. No i tam pisało w tej notatce, było napisane o niepokoju. Jeszcze raz to może przypomnę. Tak, już zbliżamy się do końca odcinka. Nie poszukiwałem prawdy, poszukiwałem wewnętrznego spokoju. No właśnie, to jest ta prawda. Jeżeli mowa o tych pacjentach tutaj, to ta prawda
może prowadzić do... Właśnie, zastanawiam się, czy to jest mapa jeszcze gdzieś. Próbuję mapę znaleźć tego miejsca, jeżeli wiecie. Powiedzmy, przebywanie, wiecie, gdy ludzie teraz nawet możecie to poczuć w przypadku tej chorobliwej kwarantanny, gdy ludzie siedzą sami, muszą mierzyć się z własnymi myślami, eksplorują wtedy te swoje światy. Gdy przebywają razem z innymi, to czują się bezpieczni, bo to jest ten jeden, ten znany, jasny świat. Nie muszą rzucać się w mrok, to jest ta oczywistość, to co wszyscy rozumieją. Więc być może się czasami okazać, że w chwili samotności nawet największy głupiec odkryje coś wyjątkowego, tak? Siły. Odkryję coś wyjątkowego, ale to nie będzie przyjemne odkrywanie. Będzie się wiązało z tym błąkaniem się w ciemnościach właśnie po otchłaniach. Jest spoglądanie w mnie. Mamy mapę. To błąkanie się w ciemnościach, kiedy nawet w takim przypadku największy głupiec, wyobraźcie sobie, co czuje osoba szczególnie wybitna, która zagłębia się w taką ciemność, która poznaje tę ciemność. Tworzy... Oczywiście tylko... Tylko takie jednostki naprawdę są predestynowane do prawdziwego badania tych miejsc. To nie wiąże się, to wiąże się oczywiście ze wspomnianą pośrednio... No nie, trzeba zacząć używać pistoletu. Ze wspomnianą przeze mnie samotnością, ich intelektem, ich możliwością poszukiwania większych otchłani. Wiecie, ten zwykły człowiek znajduje te otchłani tylko wtedy, kiedy no właśnie rząd wsadzi go pod wpływem masowej paranoi do przymusowej kwarantanny. A taki samotny poszukiwacz, taki, który czuje, że ten jego jakby świat do odkrycia, ta jego przestrzeń jest o wiele bogatsza i są o wiele większe mroki, które musi sam przemierzyć, bez tych zasad, bez tych miejsc, gdzie gdzie ta rzeczywistość jest wspólna, gdzie dobrze sprawdzają się takie korespondencyjne definicje prawdy. To taka osoba właśnie jest wiecznym poszukiwaczem Aletei, wiecznym wędrowcem Aletei, tak można określić. I to by było na tyle w tym odcinku, jesteśmy już w więzieniu, będziemy teraz tutaj krążyć. Mam nadzieję, że dało się mnie słuchać, chyba dało. I że ten odcinek w miarę dobrze się wam oglądało. No bo jednak, wiecie, nawet będąc ekscentrykiem, byłoby dziwne, gdybym powiedział: ha, mam nadzieję, że cierpieliście, że chciał wam się żygać. No, tak nie powiem. Więc lepiej chyba, żebyście się czuli dobrze pod względem płynności tego oglądania, a co najwyżej źle, jeżeli odkrywacie jakiś mrok. W sensie, ból może być twórczy, więc być może czasami warto go zadawać. Chociaż chyba mnie nie wychodzi to tutaj najlepiej. Pięknego czasu. Cześć.